Rada Miasta pozbawiła dziś dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa tytułów honorowy obywatel miasta na pana wniosek. Czy jest pan z tego zadowolony i usatysfakcjonowany? Tak, jestem zadowolony, że ta sprawa wreszcie się zakończyła. I chciałbym powiedzieć, że tu są jak gdyby dwa aspekty tej sprawy. Jeden taki społeczny, mianowicie uważałem, że jest wstydem dla miasta, jeżeli na liście zasłużonych jednej liście są oprawcy i ofiary. Jeśli mówię o ofiarach, to mam przede wszystkim na myśli Adama Giedrysa i Bronisława Kopacza, których zresztą znałem osobiście, którzy spędzili parę lat w więzieniu, stracili tam zdrowie. Natomiast sprawa osobista to jest taka, że mój syn za działalność antyreżimową został i był prześladowany. Właśnie przez tych dwóch panów? No owszem, przez tych dwóch panów, bo oni brali, że tak powiem, czynny udział w tym momencie, kiedy syn przyjechał z niezależnymi wydawnictwami i usiłował je rozprowadzać w liceum. A później ja z żoną zostałem poddany szkoleniu tam na UB. Z tego powodu moja żona, jeszcze jej choroba nerwowa się pogłębiła. Ja jestem świętej pamięci mojej żonie to winien. I w tej chwili dlatego, z tego powodu jestem zadowolony, że wreszcie ta sprawa, która się wałkuje od kilku lat, bo to jeszcze poprzednia rada, jeszcze kilka lat temu, to sprawę podejmowała, ale z powodów formalnych, ze względu na regulamin i tak dalej, to nie było możliwe do realizacji. Ale drążył pan temat i doprowadził do swego. Tak, w momencie, kiedy dostałem poprzez syna wszystkie dokumenty z IPN-u, to mogłem się zapoznać z działalnością tych dwóch ludzi bardzo dokładnie. I wtedy postanowiłem, że muszę dalej działać. Dziś finał. I dziś finał. Zadowolony? Raczej tak. Przechodzimy do głosowania. Kto z panem, panie radnych, jest za przyjęciem uchwały w sprawie pozbawienia odznaki honorowej dla zgodnej na miasto Szczecinie? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie 19 osób już jest na sali za. Dziękuję.